Siemanko, wczoraj rozpocząłem chyba dziewiąty tydzień procesu rehabilitacji w projekcie Performance. Niedziela była dniem odpoczynku, czyli tego 8. tygodnia, gdzie regenerowałem się bardzo mocno, wykonując dużą ilość ćwiczeń mobilnościowych, rozciągających, i tak samo wczoraj był też taki dzień, aczkolwiek zrobiłem też trening sprawnościowo stabilizujący, mobilnościowy z elementami technicznymi, tak aby nie przeciążyć się na dzień dzisiejszy, bo właśnie teraz jestem w trasie do Wrocławia, gdzie będziemy wykonywali kolejny trening z Rafałem Sandurskim, czyli z trenerem przygotowania motorycznego w Futbol HES, i dzisiaj też będziemy obmyślać działania na kolejne 2 tygodnie. I wczoraj też nagrałem ostatni trening do programu Obserwacja 2.0, drugiego etapu, także zobaczcie teraz, jak on wyglądał. O, dobre, dobre! To jest myślenie, tylko tutaj nie dodajemy czynnika decyzyjnego jeszcze, ale brawo Olaf za to myślenie. To było piękne. Ten tydzień będzie też poświęcony na montaż tych wszystkich treningów, które do tej pory nagrałem. Będzie też poświęcony na rozpisywanie teorii, która naprawdę będzie też bogata w dużą ilość wskazówek, które mają pomóc Wam w zyskaniu świadomości obserwacji, jak łączyć treningi obserwacji z elementami motorycznymi, kiedy to robić, i generalnie całą teorię też Wam w tym odcinku, prawdopodobnie w tym vlogu, przedstawię i będę chciał dla Was stworzyć takie krótkie wstawki, aby też osobom, które mnie tutaj oglądają, przybliżyć to, jak ten program będzie wyglądał od środka i co będzie w sobie zawierał. Oczywiście program możecie zamówić na stronie majerfootball.com/sklep z kodem JTMajer minus 10%. Wszystkie linki w opisie. A, to co jeszcze tak sobie utrudniasz? To się tak odrzuć. To jest tak, że nie szansa, bo jak sobie tak dużo ciężko, nie? Tak? Aha. To nawet chodzi o... No, tylko... Aha, to jedno miejsce. To tak chyba nie organizować, nie? Tak krzyż chyba. A ja mam tak, ale mam tak, bo tak jest mocno, nie? Czyli, że... Ale mam... jedną najpierw, później drugą zobacz. Skąd to ma się? Nie, to nie będzie tak, że wiesz, co Ja coraz bardziej mam takie wrażenie, że więcej osób jest niedotrenowanych niż przetrenowanych. I ogólnie no, słuchając tam różnych podcastów, ludzi, to my jako społeczeństwo zachodnie, szczególnie mówię o sportowcach, mamy super metody regeneracyjne, bardzo dużo czasu się na to poświęca, energii i w ogóle dużo się o tym mówi, tylko troszeczkę czasami jest to przerost formy nad treścią, bo ty za mało trenujesz, żeby tak naprawdę zwiększać swoją podatność na te obciążenia i tak naprawdę ty się regenerujesz cały czas, ale nie zwiększasz tego swojego poziomu podatności. Teraz jeżeli ty jesteś zmęczony po sezonie, to może niekoniecznie po prostu źle się regenerujesz, tylko za mało, może nie, że za mało, źle trenujesz. Jesteś niewytrenowany. Tak, jesteś niewytrenowany, bo czasami jest tak, że wiesz, też ludzie robią złą rzecz, że na przykład, tak jak mówiliśmy sobie, że o tych progresjach. Czasami za dużo też nie jest dobrze, bo jeżeli ty przekroczysz jakąś granicę i za bardzo się, dajmy, zmęczysz, dojdzie gdzieś tam do tego przetrenowania, to ty musisz się dodatkowo regenerować i spędzać więcej czasu niż powinieneś na regeneracji, i to zamiast iść pikować cały czas stopniowo w górę, to ty idziesz po takiej sinusoidzie, gdzie tak naprawdę jest raz więcej, raz mniej, więcej, mniej, ale nie jest to jakaś taka zwyżkowa, tylko bardziej idzie cały czas wprost. Tak, ale to się też trochę sprowadza do planowania i monitorowania, nie? Ja bym na przykład powiedział po sobie, że ja na przykład za bardzo intensywnie trenowałem, a za mało intensywnie się regenerowałem. Wiesz, że na przykład szedłem na trening klubowy i tam cisnęliśmy sprinty, wchodzę do gierki, sprinty. Ja nawet jeszcze przed treningiem albo po treningu rzadko robiłem sprinty. Na samym początku, jak byłem, można powiedzieć, głupi, bo dowiedziałem się, że trzeba trenować więcej i nagle przyjeżdżałem z domu po treningu, ja szedłem na boisko robić sprinty, nie? Że będę teraz sprinterem poprzez to, że po treningu sprintuję, nie? Ale to wiadomo, to były jakieś tam początki. No potem z czasem, na przykład jak robiłem trening indywidualny rano i skupiałem się niby na szybkości, to znowu, wiesz, te swoje włókna mięśniowe niszczyłem. Pomiędzy tym na przykład siadałem do kompa i montowałem coś, nie? Czyli już ta regeneracja była zaburzona. Nie było tej intensywności regeneracji takiej, że ja przychodzę, idę do zimnej wody, roluję się, rozciągam w takim stopniu, jak uszkodziłem swoje mięśnie na tym porannym treningu, nie? Tylko siadałem na przykład do pracy i robiłem rozciąganie 15 minut. Czyli generalnie ta intensywność regeneracji nie miała w ogóle żadnego porównania do tego, co wykonałem na treningu. I potem szedłem po południu jeszcze na trening klubowy i tam znowu jazda, nie? Fizyczność. I teraz zrozumiałem po pierwsze, że to jest monitorowanie i planowanie, czyli właśnie ogarnięcie sobie tych okresów, kiedy, co robię, a nie, że nagle ty się budzisz w połowie sezonu, kurde, nie mam wytrzymałości, chyba muszę zacząć nad nią pracować, nie? I zajeżdżasz się przez cały tydzień, potem przychodzi mecz, a ty jesteś tak zajechany, że nawet nie wiesz, nie potrafisz szybko zareagować, nie potrafisz przyspieszyć i generalnie nagle nie masz szybkości, nie masz wytrzymałości i generalnie też nie masz techniki, bo czym bardziej zmęczona noga, tym ta technika jest coraz gorsza, nie? I ja to zrozumiałem, że po pierwsze jest za bardzo trening indywidualny jest poświęcony właśnie na tą fizyczność, a za mało na to, żeby angażować to, co jest też ważne, czyli właśnie oczy i szybkość podejmowania decyzji, bo intensywność nie jest określana tylko poprzez to, że ty będziesz przekraczał próg mleczanowy na treningu, nie wiem, 150 razy. To podaję tak, wiesz, kolokwialny przykład, tylko intensywnością też jest to, jak ty reagujesz szybko, nie? I ile razy na tym treningu szybko podejmujesz decyzję, nie? Dlatego na przykład ja stworzyłem program Obserwacja 2.0, który generalnie polega na intensywności twojej umysłowej, a niekoniecznie na fizyczności. Wiesz, na przykład robienie ćwiczenia Ball Mastery w miejscu przez minutę, gdzie generalnie ty tak zajeżdżasz tam swoje nogi, mimo że twoja pamięć mięśniowa już jest tak wytrenowana, że ty robisz te wszystkie ruchy, wiesz, z automatu, że nawet nie musisz o tym myśleć, jest gorsze niż zrobisz to przez 15 sekund, na przykład po to, żeby podjąć jakąś decyzję na bazie ataku przeciwnika, czy na bazie strzałki, która ci się pokaże, nie? Bo bazujesz na innym elemencie i po pierwsze, jakby ja mówiłem o tym na Instagramie, że sport to jest pamięć mięśniowa, nie? I takie ćwiczenie Ball Mastery w miejscu, nawet jeżeli ty obserwujesz, to jeszcze jest spoko, fajny bodziec, bo pracujesz nad tym elementem, że wiesz, że zerkasz, nie? I generalnie ćwiczenie Ball Mastery jest adekwatne do tego, gdzie cię atakuje przeciwnik, nie? I jeżeli sobie zobaczysz na przykład nie wiem, poszedłby Salak ze mną na trening indywidualny, ja bym mu dał do zrobienia jakieś najtrudniejsze ćwiczenie Ball Mastery, on by tego nie zrobił, bo to jest pamięć mięśniowa, on by musiał powtarzać, wtedy by się nauczył, ale jakie nie ma w ogóle przełożenia, wiesz, na mecz, nie? On dobiera jakby ćwiczenie Ball Mastery adekwatnie do tego, po której stronie na przykład atakuje go przeciwnik. To jest bardziej to jest jakby bardziej ruch z jego intuicji. Wiesz, tak, że przeciwnik atakuje mnie od lewej, to ja robię na przykład ruch w prawo podeszwą i nagle wychodzi z tego jakieś Ball Mastery, nie? I wtedy, jeżeli ty pracujesz, trenujesz tą swoją głowę w taki sposób, że opakowujesz w siebie w te dobre nawyki, czyli masz przeciwnika i teraz ty robisz jakieś ćwiczenie Ball Mastery, dajmy na to, wtedy to może mieć przełożenie, bo wtedy ty pracujesz nad tymi elementami, które później realnie wykorzystasz w meczu, nie? Ale takie właśnie, taka praca nad tym ruszaniem nogami w miejscu i niby poprawiasz kontrolę ale piłki, wiesz, ale to ona... jest troszeczkę tak, bo mi się nasunęły kilka takich pomysłów. Pierwszy, dużo ludzi na przykład zauważyłem, że to stało się bardzo popularne, żeby obserwować, nie? Żeby skanować, co się dzieje za tobą i tak dalej. Ale dużo ludzi na przykład kręci głową i oni nie wiedzą, na przykład na treningu indywidualnym to robią, ale oni robią tylko dlatego, żeby zerknąć i wrócić. I oni popatrzyli do tyłu, o zobacz, ja popatrzyłem. Ty, ale co ja tam zobaczyłem? Przecież ja nie wiem, co tam jest. I teraz patrzę i muszę się zastanowić, teraz się zastanawiam, okej, tam jest drzewo, krzaczek, rzeczka, odwracam się, a tu już jest przeciwnik, nie? I teraz po pierwsze, żeby nie tylko robić to, bo co ja tam, ja nic nie widziałem, tylko żeby po pierwsze zacząć od tego, żeby wiedzieć, co widzisz, nawet robić, stopniować to, bo to też jest eskalacja, stopniować to, tylko na przykład nie musisz, bo dużo mówią szybko, nie? No bo niekoniecznie, właśnie zacznij na początku od tego, żeby wychwycić, co tam się dzieje. Możesz dłużej przytrzymać wzrokiem, wiadomo, żeby też nie wgapiać się, bo to nie o to chodzi, ale dłużej, żeby wyłapać te szczegóły. Jak wyłapiesz te szczegóły, to dopiero wtedy wprowadzaj prędkość, a nie, że ty od razu... No tak, generalnie jakby... I nie widzisz, nie określaj skuteczności poprzez obrót głowy, tak, tylko poprzez twoją decyzję, która następnie... Ile informacji wyciągnąłeś stamtąd, po prostu. I dlatego na przykład właśnie ja w tym programie Obserwacja 2.0 stworzyłem to na takiej zasadzie, że przechodzisz tak, od części... techniczno-poznawcze, już pomijając motoryczną. Motorycznej skupiam się na ruchu bez piłki, nie? Okay. Czyli wiesz, takie jakby elementy zmiany kierunku, ale wszystko jest na przykład element wyjścia z cienia, ruch od i do piłki, tworzenie linii podania, wydłużenia pola gry i potem jest na przykład przyspieszenie, nie? Czyli takie połączenie motoryki, zmian kierunku, przyspieszeń, wycofań z elementem ruchu bez piłki, nie? Drugi element to jest część techniczno-poznawcza, gdzie właśnie pracujesz nad tym elementem nawyku, żeby nie patrzeć cały czas na piłkę, tylko obserwować na przykład piłeczki tenisowe, obserwować jaka liczba się pokazuje na narzędziu do skanowania. Potem przechodzisz w część decyzyjną, gdzie teraz te nawyki przekładasz w jak najbardziej zbliżone warunki meczowe. Jeżeli ktoś nie ma partnera, no to nie zbliży tego dlatego stworzyłem jakby narzędzia, które pokazują ruchy strzałek, nie? I to jest jakiś taki minimalny bodziec, który potem, jeżeli ty przyłożysz na trening klubowy, może spowodować właśnie, że to będzie taki fundament, na którym zbudujesz dalszą szybkość podejmowania decyzji, ale jeżeli masz partnera, no to przechodzisz od tej części techniczno-poznawczej, gdzie pracujesz nad nawykiem, już w element, gdzie realnie musisz spojrzeć, po której stronie znajduje się przeciwnik i na tej podstawie podjąć decyzję, nie? I to jest bodziec najważniejszy, ale on przechodzi od takiej progresji, wiesz o co chodzi, że potem masz po pierwsze większą świadomość i realnie jakby podejmujesz decyzję na podstawie tego, co się dzieje. I potem wychodząc na trening klubowy masz teraz to przełożyć i już masz jakieś takie nawyki, taki instynkt, który pozwala Ci po pierwsze spojrzeć na dłużej, pozwala Ci później podjąć na tej podstawie decyzję i też poprzez trening klubowy jesteś cały czas w tym takim procesie, ale w dobrym procesie, bo kiedy nie masz tego nawyku, to cały czas powtarzasz jakby jeden schemat, jeden nawyk, który niekoniecznie jest jakby tym, który Cię prowadzi do gry na najwyższym poziomie, nie? I mamy czwartek w 9. tygodniu procesu rehabilitacji w projekcie Performance i nadszedł w końcu ten czas, na który najbardziej czekałem. Wczoraj był dzień przełomowy tego czasu i powiem Wam, że naprawdę teraz proces rehabilitacji wszedł na taki poziom, który sprawia mi mnóstwo radości i czuję, że posuwam się bardzo dużymi krokami naprzód. Już coraz więcej progresji, ale najważniejszą progresję zastosowałem wczoraj w treningu piłkarskim Live Kinetic, połączenie ćwiczeń rehabilitacyjnych. Cały dzień tak naprawdę relacjonowałem wczoraj na Instagramie i też cały ten trening umieściłem na Instagramie, ale pewnie teraz też w trakcie mojej przemowy ten trening Ci się pojawił właśnie na ekranie. No i poza tym zaraz Wam opowiem, co się działo w wczorajszym dniu, bo był on, tak jak mówię, trochę przełomowy w tym procesie rehabilitacji, tylko lecę dla Was wysłać ścianki, także zaraz się widzimy. Okej, chciałbym Wam powiedzieć jeszcze, że właśnie strasznie dynamiczne dni są, bo jest dużo aktywności, ale cieszę się tym wszystkim, bo nareszcie są to działania, które robiłem jakiś czas temu i właśnie wczoraj budziłem się po tym całym dniu produktywnym z taką myślą, że chcę się obudzić już kolejnego dnia i zacząć działać. Naprawdę nie chciałem iść spać, bo miałem ochotę po prostu robić to wszystko, czego nie mogłem robić przez bardzo długi czas. Jeszcze rano się obudziłem z tekstem Janusza Walczuka z nutki "Tak mi ucieka czas". Tu wszystkiego można dokonać po prostu. Pomyślałem, gdy ziomal pokonał nowotwór. Automatycznie pojawiła się we mnie taka wdzięczność właśnie za to, że jestem już prawie zdrowy i mogę te wszystkie działania co kiedyś wykonywać. Jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, to rano byłem na testach na SIBO. Nie będę wam tutaj specjalistycznie mówił, co to jest, ale jest to badanie, które potrzebuję zrobić przed współpracą z dr Patrycją Szachtą. Test, który polegał na tym, że co 20 minut przez 3 godziny dmuchałem w takie dziwne urządzenie i miałem ten test na 7:30 we Wrocławiu, więc okej, coś mi przerwało. Po tym jak wróciłem z Wrocławia, od razu poszedłem na wizytę u Asi. To też była przełomowa wizyta, ze względu na to, że od początku tygodnia borykałem się z bólem biodra, który prawdopodobnie pojawił się poprzez zwiększenie intensywności i objętości wysiłku i trochę to biodro podrażniłem na tym ostatnim treningu albo na tym poniedziałkowym, już nieważne na którym, ale po prostu ciągle pojawiał się jakiś mikroból, ciągle pojawiały się jakieś mikroprzeciążenia i znaleźliśmy w połączeniu z tą wiedzą, którą przekazał mi Marek, z wiedzą Asi, taki system regeneracyjny, który najlepiej wpływa na to, że te mikroprzeciążenia mi znikają i naprawdę czułem się niesamowicie po tej wizycie u Asi. No i ruszyłem do domu rodzinnego, aby wykonać trening interwałowy, wydolnościowy na rowerze, a potem wykonać trening rehabilitacyjno-techniczno-obserwacyjno-live kineticowy, gdzie łączyłem właśnie te wszystkie elementy. Na samym początku byłem pełen radości z tego, że w końcu ten interwał zrobiłem bez żadnego bólu w biodrze. Interwał polegał na tym, że na początku rozgrzewałem się przez 20 minut, jadąc w drugiej strefie tętna, oczywiście bodźcując krok po kroku to tempo jazdy, żeby po prostu się rozgrzewać i też trochę zbodźcować wydolność tlenową, ale jak największą uwagę chciałem skupić na to, aby trochę tą wydolność beztlenową w końcu zbodźcować. No i robiłem interwał 30x30 sekund 20 razy. Pierwszy mój interwał był 12x30x30, tylko że wczoraj już dużo szybsze tempo było, ponieważ nogi są coraz silniejsze. No i w końcu miałem to odczucie, że zaczynało mi brakować oddechu, musiałem walczyć z samym sobą i było to piękne i powiedziałem takie zdanie, że brakowało mi tego. A potem sam sobie zaprzeczyłem, bo oczywiście powiedziałem, że brakowało mi tego ze względu na to, że chciałem się uśmiechnąć po tym treningu i poczuć z niego dumę, bo naprawdę wykonałem kawał dobrej roboty i żeby też balansować tą ciężką pracę z luzem, ten taki uśmiech po treningu, który jest cholernie ważny, ale później powiedziałem, że tak naprawdę najbardziej mi brakowało właśnie takich typowych treningów piłkarskich, które już można powiedzieć wchodzą na fajny poziom. Mimo tego, że jest to wszystko jeszcze na bardzo małej intensywności, no to ogromnie mnie cieszy to, jak mogę przyjąć kierunkowo, zaobserwować, wykonać w miarę już szybko ćwiczenia Ball Mastery z Live Kinetic. No i naprawdę to był taki dzień przełomowy tego 9 tygodnia i jestem bardzo dobrze nastawiony na kolejne działania. Jadę do domu rodzinnego, muszę coś tam z tatą załatwić i robię sobie koktajl, kawkę i lecę na boisko, na polonie, wykonać trening biegowy. Dzisiaj koktajl będzie z mango, wiśnie bez pestek, biospirulina, mąka bananowa, czyli to co ostatnio, orzechy brazylijskie i tutaj jarmuż i wiśni. Wolę jednak, jak wychodzi trochę bardziej zielony, ale w smaku jest ok. Wiśnie zazwyczaj są kwaśne i trochę zabijają smak mango, a ja generalnie uwielbiam ten posmak mango w tym koktajlu, więc lepiej jak jest mango i na przykład jak są maliny, bo maliny aż tak nie zabijają smaku tego mango. Także daję wam te takie fajne wskazówki, aby osiągnąć fajny smak, ale też pełnowartościowy posiłek. Myślę, że wypiję sobie jeszcze kawę i na godzinę 13 już będę na boisku, jest godzina 12:07, więc akurat godzinkę przed treningiem. Także wasze zdrówko i widzimy się na boisku zaraz. Mam sobie profil piłka nożna na polarze i lecę. 5 minutek. teraz przechodzę do połączenia ćwiczeń motorycznych, rehabilitacyjnych z ćwiczeniami na prowadzenie piłki Live Kinetic. Do tego dołożę chop and lift, czyli te wszystkie takie w wykrokach wyciągania, stabilizacji. I do tego też na czwórki będzie stabilizacja w podpodze. Tutaj na sam koniec chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, jak kończyłem trening częścią wytrzymałościową, biegową. Był to mój pierwszy interwał, który biegłem na 70%. 12 powtórzeń w jedną stronę, 100-metrowy odcinek właśnie na 70%. Wracałem truchtem i naprawdę czułem się wyśmienicie. Mam w ogóle wrażenie, że dużo lepiej mi się biega i dużo pewniej, szybciej niż wolniej. Na samym końcu oczywiście chciałbym Wam jeszcze podziękować za oglądanie i pamiętajcie, że dzisiaj, kiedy to oglądacie, jest ostatni dzień przedsprzedaży programu Obserwacja 2.0. Wszystkie linki są w opisie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrówki! I na koniec po treningu jeszcze rozciąganie. Wszystkie te elementy, które mam polecone od Marka Pulczyńskiego, zrobię sobie teraz i wieczorkiem sobie zrobię jeszcze taką sesję regeneracyjną, ale już z rolowaniem i też z rozciąganiem. Ale tutaj po treningu skupiam się na tych najważniejszych aspektach, które są w moim ciele najważniejsze.